Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Przygotowałam dla Was ulubieńców, czyli coś, co lubi się chyba najbardziej ze wszystkich filmów, które są dostępne na YouTube, przynajmniej urodowych. Jest taka piękna pogoda na zewnątrz, że naprawdę skusiła mnie do zrobienia właśnie tego filmiku, dlatego też dzisiaj Wam robię kosmetycznych ulubieńców i niekosmetycznych, także mam nadzieję, że w przyszłym filmiku również będziecie ze mną, bo tam poopowiadam Wam o serialach, o filmach, które ostatnio miałam przyjemność i okazję oglądać, które mogę Wam polecić i myślę, że są naprawdę godne uwagi. A dzisiaj przechodzimy do kosmetyków, do perełek, które mi się trafiły w tym miesiącu. Kosmetyków, które z jednej strony uratowały moją pielęgnację, pomogły w pielęgnacji właśnie mojej skóry twarzy i nie tylko, ale również do innych dodatków, które naprawdę umiliły mi ten miesiąc. Także zaczynamy może od serii, która Was najbardziej ciekawiła, czyli L'Oreal Skin Perfection. Jest to serum i krem. Ja użyłam tych produktów od ponad 3 tygodni i powiem Wam szczerze, że dostawałam od Was bardzo dużo pytań odnośnie tych produktów pod filmikiem oraz na przykład na Facebooku, bo byłyście ciekawe. Ja też Was informowałam o chyba promocji, która była ostatnio w Heaven, bo można było zdobyć naprawdę w atrakcyjnej cenie te kosmetyki. Razem taki zestaw kosztował Was 70 zł, także myślę, że to jest kusząca cena, zwłaszcza jak na bardzo dobry jakościowy produkt, bo nie wiem, czy czytałyście na przykład na wizażu informacje o tych produktach, są naprawdę dobre opinie i takie jest zaskakujące, bo przynajmniej ja nie jestem jakoś tak bardzo pozytywnie nastawiona do firmy L'Oreal w takim sensie, że to są drogie kosmetyki, często zawodzą, ale firma L'Oreal przysłała mi te produkty do przetestowania, mogłam zrobić z tym co chciałam, także nie miałam presji, że musiałam je szybko przetestować. Jak mi się skończył dany kosmetyk, to zaczęłam to używać i od razu stwierdziłam, że będę używać serum i krem, ponieważ zwykle serum używa się właśnie pod krem i jest niezbędne w pielęgnacji, także ja, jak wiecie, doskonale uwielbiam takie kosmetyki. Także serum ma bardzo jedwabistą konsystencję i te kosmetyki mnie strasznie zaskoczyły, ponieważ nastawiałam się na coś po prostu takiego pośredniego, no nie jakiegoś najlepszego produktu. Myślę, że teraz zrobiłam zakupy z Clarins, także to są kosmetyki, na które zawsze stawiam i one są naprawdę fantastyczne. Ale te produkty ostatnio były dostępne w Hebe, taki pakiet kosztował Was 70 zł, także myślę, że naprawdę warto było się skusić, bo kosmetyki są bardzo dobre jakościowo. Serum bardzo ładnie nawilża i krem dodatkowo daje uczucie takiej jedwabistości na skórze. Bardzo przyjemnie się nakłada te kosmetyki i to jest właśnie to, co mnie zaskoczyło w tych produktach, ponieważ one się tak szybko wchłaniają, że nawet nie macie wrażenia, że i ja mam przynajmniej takie wrażenie, że zapomniałam o kremie, ponieważ ja mam oczywiście uczucie nawilżenia, ale jednocześnie nie mam takiej lepkiej warstwy, nic mi się nie świeci, ta skóra jest taka fajnie rozświetlona i też dzisiaj rano Nathan powiedział, że bardzo ładną mam cerę i się właśnie pytał, czy to jest jakieś zasługa jakiegoś kremu, bo też widział, że dostałam także bardzo Wam polecam, te kremy są naprawdę tanie, no to są kremy w dobrej naprawdę cenie. I uważam, że nadają się naprawdę idealnie. To jest chyba idealnie stworzony produkt dla skóry tłustej czy mieszanej, ponieważ on nie powoduje nadmiernego świecenia się skóry, bardzo ładnie trzyma makijaż, no i naprawdę jest super. I kolejnym produktem, który naprawdę mnie zadziwił, to jest Garnier, właśnie ten ekspresowy demakijaż oczu 2 w 1. To jest taki płyn dwufazowy do zmywania właśnie makijażu oczu. Raz na kiedyś zdarza mi się przetrzeć całą skórę, ale też nie warto tak stosować tego produktu zawsze, bo może zapchać Wam skórę. I ten kosmetyk spełnia wszystkie obietnice, które producent tutaj nam wypisuje na opakowaniu. To jest po prostu ewidentnie produkt stworzony pod ten opis, ponieważ zmywa makijaż bez pocierania, naprawdę. Przykładamy i zdejmujemy idealnie po prostu makijaż. Ja wiem, że podobnie działa ten sklinik, także warto się może skusić na tańszą wersję. Nie pozostawia tłustej warstwy i to jest właśnie kosmetyk, który przeczy samej idei produktów dwufazowych, ponieważ większość kosmetyków, które stosujemy, jest właśnie taka tłusta w swojej konsystencji, w swojej formule, że po prostu mamy tutaj takie uczucie. Ja Wam mówiłam, że ja lubię ten efekt, ale tutaj naprawdę powiem Wam, że jest taki komfort używania tego produktu, bo później nie mamy wrażenia, że musimy zmazać, zmyć ten właśnie tą powłoczkę, tylko właśnie naprawdę mamy taki duży komfort właśnie stosowania tego produktu, także skuście się, bo bardzo często w Hebe czy w Rossmanie można go zdobyć za 10 zł. I tutaj mam święty graal, o którym pewnie już macie dosyć słuchania o tym produkcie, ale muszę Wam go pokazać. To jest tonik witaminowy z witaminą E konkretnie z firmy The Body Shop. I to jest kosmetyk, który dostałam kiedyś do przetestowania. Później sobie kupiłam właśnie dużą butlę
i miałam jeszcze jedną w zapasie, ale teraz używam tonik z zieli, który koszmarnie mi przesuszył skórę i jedna z Was mi na to zwróciła uwagę, także naprawdę dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które zostawiacie, bo moja skóra wróciła do równowagi dzięki temu tonikowi, a ziaja mi po prostu zrobiła taką skorupę na twarzy ostatnio, że naprawdę walczyłam z dużym przesuszeniem i pisałyście mi, jakie macie rady, także bardzo Wam dziękuję za te komentarze, bo wróciłam do tego toniku, jeszcze koleżanka mi o nim przypomniała i tak zastanawiałam się, czy jeszcze go mam, no i okazało się, że jedno opakowanie jeszcze na mnie czeka, także teraz będę musiała zrobić zapas pewnie w The Body Shop, jeżeli będzie jakaś promocja na nie, także dawajcie znać koniecznie, bo dzięki Wam naprawdę korzystam z wielu promocji. Tonik ma 200 ml, jest drogi, bo kosztuje 40 zł w regularnej cenie, ja go kupiłam za około 30 zł. Także myślę, że to jest dobra cena jak na taki wysokojakościowy produkt, ponieważ bardzo ładnie nam nawilża skórę, to jest w takiej formie takiego, takiego lotionu, nie wiem jak wy mówicie, ale po prostu to nie jest tonik, to jest taka emulsja, która zmywa Wam na przykład pozostałości po makijażu, czy na przykład rano Wam świeża fajnie skórę i dodatkowo tak ewidentnie nawilża, także bardzo fajny produkt i to jest po prostu mój święty graal. Uwielbiam ten produkt za zapach, dlatego też trochę zatęskniłam za serum z tej firmy, ponieważ zapach jest cudowny, także bardzo Wam polecam. I coś, o coś też pytałyście i bardzo dużo później wymieniałam z Wami uwag na Facebooku w wiadomościach odnośnie kremu pod oczy. Ja wiem, że firma Vichy Idealia, czy marka tutaj Idealia, nie nawilża bardzo skóry, ale ją rozświetla. To jest właśnie przeciwieństwo tego, co... czy są takie dwie serie. Jest Aqualia Thermal, o której Wam mówiłam ostatnio, także Wam podlinkuję pod filmikiem informację o tym produkcie. I Idealia. Ja skusiłam się, znaczy dostałam w prezencie na urodziny krem pod oczy, który jest fenomenalny. On tak pięknie rozświetla skórę, bardzo ładnie taką, tworzy taką łódeczkę po prostu pod oczami, która jest bardzo ładnie napięta, bardzo ładnie rozświetlona. Nie jest to kosmetyk, który nie mogę Wam polecić, jeżeli macie duże przesuszenie, to już mówię Wam od razu, bo tutaj jeżeli walczycie z przesuszeniem skóry, nie sprawdzi Wam się, ale jeżeli chcecie rozświetlenia, takiego naprawdę poczucia komfortu pod oczami, gdzie nie bałkuje Wam się makijaż, korektor czy podkład, no to super. To jest bardzo fajny kosmetyk, bardzo przyjemny dozowanie, bo taki mamy gumowy taki dozownik. Ja tylko nakładam na palec i rozprowadzam, dosłownie wklepuję delikatnie, on naprawdę pięknie tutaj rozświetla skórę, to nie są takie nachalne drobiny, które nie przebijają przez makijaż, tylko właśnie bardzo ładnie też tak rozświetlają, także no myślę, że to jest fajna baza pod nasze korektory. I dwa produkty, które muszę Wam polecić, po prostu muszę w tym miesiącu, bo naprawdę mnie zaskoczyły. Świetnie ze sobą współgrają, to jest ta sama firma Eveline i tutaj mam odżywkę do rzęs. I to jest taka jakby baza, odżywka właśnie pod nasz tłuszcz. Pięknie rozprowadza się po rzęsach, pogrubia dodatkowo nasze rzęsy i tak chroni, żeby nie docierał do niej tłuszcz. Także to jest taka obwódka wokół naszych rzęs, która jednocześnie ma właśnie nasze rzęsy odżywiać i uelastyczniać. Mnie bardzo sprawdza się fajnie jako baza. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć teraz jakiegoś długofalowego działania tego kosmetyku, ponieważ ja używam tego produktu od 3 tygodni. Natomiast świetnie współgra z moim ulubionym tuszem Eveline Volume Celebrities. Ja wiem, że narzekacie, że ten tusz bardzo szybko Wam wysycha. Mnie się nie zdarzają raczej takie właśnie tutaj z nim problemy, ale piękna szczota, przecudownie rozdziela rzęsy, mam też dzisiaj go na oczach. Uwielbiam ten tusz, ponieważ naprawdę gdy się spieszę, to tylko szybko tą odżywką pocieram rzęsy i wydłużam sobie właśnie tym tuszem. Także zawsze jak są zniżki w Rossmanie, kupuję co najmniej dwa w zapasie. I na koniec pokażę Wam coś, co pomaga nam w nakładaniu makijażu. I wszystkie pędzle z Eveline, one są dobre, ale nie zachwyciły mnie tak, że wszystkie, każdy pędzel tak samo kocham. Ja Wam pokażę dzisiaj moich ulubieńców, po których sięgam najczęściej. I to są 4 pędzle, które ewidentnie są naprawdę bardzo przemyślane, mają super kształty, bo wszystkich pędzli z Eveline używam, ale po te części najczęściej sięgam i one mi naprawdę pasują kształtem, pasują mi samą tą ideą i ich funkcjonalnością. Także nie wiem, czy tutaj wszystko dobrze zrozumiecie, ale chodzi mi o to, że te 4 pędzle z tego zestawu są najbardziej godne polecenia, są najbardziej funkcjonalne, takie najbardziej przyjemne w użytkowaniu. Także pierwszy pędzel do podkładu, tutaj widzicie, jest taki ścięty. To jest pędzel 103 Defining Buffer. I to jest pędzel do nakładania podkładu z ściętą końcówką, która bardzo ładnie dociera nam w okolice nosa, skrzydełek nosa, pod oczy, jeżeli używacie na przykład korektora,
I tutaj w okolicach brody, gdzie mamy często taki właśnie tutaj taką kreskę, gdzie trudno dojść i rozetrzeć dobrze podkład. Bardzo ładnie przy uszach można nałożyć ten podkład i też nadaje się do konturowania naszej twarzy, także jeżeli macie kremowe bronzery, to on jest odpowiednio zbity, żeby Wam ten produkt nałożyć i ładnie rozetrzeć. Także super 103. Dalej do kremowych róży, co jest dla mnie dziwne, bo ja teraz ostatnio bardzo polubiłam kremowe róże, zresztą dowiecie się o tym w zakupach. I o dziwo polubiłam skunksy. Uwielbiam nakładać teraz produkty z skunksami, tylko dlatego może, że to jest oliwa. No nie wiem, bo wcześniej nie trafiłam na odpowiedni kształt, na odpowiednią długość tego włosia i na taką przyjemność używania tego trzymania w ogóle w dłoni tego pędzla. Także to jest 122 Petite Stippling, czyli taki mały, stemplujący pędzelek, taki skunksik. Bardzo fajny do nakładania właśnie róży. On nie jest za duży, nie jest za mały, także bardzo ładnie Wam rozetrze i szybko nałoży kremowy róż. I ostatnie dwa pędzle to 105 Luxe Highlight i to jest pędzel, który możecie nakładać zarówno rozświetlacz, tutaj w nasze takie miejsca, gdzie właśnie nakładamy rozświetlacz, ale ja go używam do nakładania mojej Cinti Lou od firmy The Balm i wszystkich właśnie takich połyskujących róży, gdzie po prostu chcę zrobić sobie takie jabłuszko, podkreślić ten kształt policzka i później nakładam tym samym pędzlem rozświetlacz. Także świetny pędzel i ostatni, który Wam chciałam pokazać, to jest 227 Luxe Soft Definer. To jest taki mały pędzelek do rozcierania cieni. Ja praktycznie tym cieniem się zrobiłam cały mój makijaż, także cieniem, pędzlem. Także i roztarłam w kącikach, i rozprowadziłam bazowy cień, i tutaj pod oczami bardzo ładnie, też jak jest taki fajny zbity, to też bardzo ładnie Wam rozprowadzi cień pod oczami, tak dosyć tak nisko. Także to jest taki fajny też sposób na powiększenie oka. Jest bardzo mięciutki, pamiętajcie też o odżywkach. Nałoży się na te pędzle, które są właśnie z włosia naturalnego, odżywka, dopiero później właśnie myję te pędzle normalne z włosia syntetycznego i czekam, aż odżywka mi zadziała i spłukuje. Także to są wszyscy moje ulubieńcy. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Dajcie znać, co z tych produktów jest Waszymi ulubieńcami i na które jeszcze się ewentualnie skusicie. Mam nadzieję, że ten filmik właśnie tutaj spełnił swoje zadanie, żeby Wam pokazać kosmetyki, które są godne uwagi. Czekam na kciuki w górę i Wasze komentarze i widzimy się w niekosmetycznych ulubieńcach. Trzymajcie się, hej!